Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, za zarządzanie kryzysowe na poziomie województwa odpowiedzialny jest wojewoda podległy pod ministra administracji i cyfryzacji. Służby zaś, przy pomocy których owo zarządzanie kryzysowe będzie wypełniał, podlegają pod MSW. Podobnie jak kilka minut temu mówiący te słowa samorządowiec, były samorządowiec, ja także miałem okazję i możliwość działania w okresie zagrożenia kryzysowego podczas powodzi na ziemi płockiej i dobrze wiem, jak istotne są minuty, a nawet sekundy. I w związku z tym moje obawy i pytanie brzmi następująco. Czy to krzyżowanie się kompetencji nie wpłynie na szybkość reagowania wtedy, kiedy ono jest tak naprawdę bardzo ważne i od którego decyzji zależą nawet minuty i sekundy? Dziękuję.